Dzień dobry, witam się z Państwa. Krzysztof Kuner, TVTN Polska. Witamy się z Państwem w wirtualnym studiu. Takie czasy, nowe sposoby głoszenia Ewangelii, również przez internet. Witam mojego gościa, Grzegorza Górnego, dziennikarza, publicysta, autora wielu książek. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie redaktorze, co się dzieje w Polsce od prawie 2 tygodni? Z czym mamy do czynienia? Jak mamy rozumieć to wszystko, co przetoczyło się, przetacza się przez naszą ojczyznę? Zaczęło się od oczekiwanego przecież wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Potem mieliśmy wielki protest, masowy, wiele tysięcy osób, młodych osób wyszło na ulice miast i miasteczek. To na pewno była energia autentyczna, to na pewno była energia społeczna, taka żywa energia. W dzisiejszych czasach to nie jest takie w dobie internetu właśnie częste, i żeby ludzie wychodzili na ulicę. A teraz mamy duchową kontrofensywę, mamy, tak jak patrzyłem, 13 tysięcy miejsc w całej Polsce, które codziennie modlą się w ramach akcji Różaniec do granic nieba. To znowu jest wielotysięczny tłum. O co chodzi z tą Polską, Anno Domini 2020? No tutaj trzeba zaznaczyć, że akcja Różaniec do nieba była zaplanowana i przewidziana znacznie wcześniej, niż zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego. I kiedy pytałem organizatorów tej akcji, czy wiedzieli w ogóle o tym, że zaplanowany jest termin tego wyroku, powiedzieli, że nie mieli w ogóle o tym pojęcia, że później się o tym dowiedzieli, więc ta koincydencja, zbieżność czasowa tych dwóch wydarzeń może być nazwana opatrznościową. Jeżeli chodzi o te protesty, które zostały wywołane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, to tak naprawdę można powiedzieć, że one były już od dłuższego czasu przygotowywane, dlatego że dla nikogo, kto zna się na prawie konstytucyjnym i dotychczasowej wykładni orzecznictwa Trybunału w sprawie ochrony życia, nie ulegało wątpliwości, że wyrok może być tylko jeden, to znaczy zakaz aborcji eugenicznej. I rzeczywiście tak się stało. I można powiedzieć, że ten wyrok stał się pewną iskrą, która uruchomiła dalszy ciąg wydarzeń. I tutaj na ulicach większych polskich miast widzieliśmy kilka różnych środowisk. Po pierwsze, pod te protesty podłączyła się totalna opozycja, która jest sfrustrowana 4 przegranymi z rzędu wyborami, która ma perspektywę kilku lat zasiadania nadal w ławach opozycyjnych, i dla niej to była też pewna okazja, żeby po raz kolejny zamanifestować swoją niezgodę na ten układ rządzący, jaki mamy. Z drugiej strony widzieliśmy tam, jeżeli chodzi o takie kadrowe oddziały, całą tą czołówkę działaczy LGBT, organizacji feministycznych, Antify, czyli ludzi, którzy chcą doprowadzić w Polsce do rewolucji obyczajowej, i widać, że to oni bardzo często nadawali ton tym protestom, że to oni układali hasła, oni stali za tymi programami, widać, że oni wybierali pewne obiekty do ataku. Kolejna grupa to była młodzież, która widać, że została skrzyknięta głównie dzięki mediom społecznościowym, i dla wielu z nich to była też taka okazja do
do, można powiedzieć, wręcz wagarów, bo widzimy, że jest okres pandemii, zamknięte są kluby, kawiarnie, bary, restauracje i te protesty stały się jakąś tam możliwością do wyszalenia się, do spotkań, do też zamanifestowania jakiegoś rodzaju wspólnotowości. A poza tym też widać było, że na tej fali podłączyło się pod te protesty też wiele osób uwiedzionych tymi hasłami. Zauważmy, że tak naprawdę te hasła już potem nie miały nic wspólnego z samym wyrokiem Trybunału, bo mowa była o tym, żeby wyrzucić religię ze szkół, żeby wprowadzić aborcję na życzenie, żeby obalić rząd, więc jakby to nie miało nic wspólnego z samym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. I ta mieszanka dała taki, można powiedzieć, wybuchowy koktajl, ale tutaj trzeba powtórzyć, że dobrze zorganizowana mniejszość jest w stanie sprawnie zarządzać większością. Jest w stanie narzucać jej pewne hasła, kierunki działania, jest w stanie robić to, co się nazywa dzisiaj zarządzaniem emocjami. I widać było, że nagle się pojawia symbol błyskawicy, ta błyskawica jest nagle powtarzana na hashtagach, tak jak kiedyś była tęczowa flaga, więc widać, że to jest też kreowanie pewnej mody, pewnego trendu, no i w pewnym momencie to przekracza masę krytyczną, robi się z tego pewne zjawisko kulturowe, tylko jest pytanie, na jak długo wystarczy ku temu paliwa, jak długo ta emocja jest w stanie się utrzymywać na takim wysokim poziomie. Moim zdaniem to się jednak jakoś wypali. Chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że tym, co wszystkich zaskoczyło, bo wiele osób, wielu komentatorów spodziewało się takiego protestu, tym, co wszystkich zaskoczyło, to była pewna skala wulgarności tego protestu i to, że jako obiekt ataków został wzięty Kościół katolicki. I najbardziej bezpardonowa w atakowaniu tego kościoła była młodzież. I to jest jakby zjawisko nowe, którego do tej pory nie było. To znaczy nie było takiej erupcji wulgaryzmów w przestrzeni publicznej i takiego przyzwolenia na nie właściwie przez cały mainstream lewicowo-liberalny, który od lat walczy z mową nienawiści, a nagle jak się pojawia prawdziwa mowa nienawiści, to się mówi, że to jest jakby wyraz słusznych emocji. I po drugie... Panie redaktorze, ale spróbujmy troszkę wejść w głębiej w tą rzeczywistość, może najpierw właśnie tych protestów, no bo faktycznie emocja tych młodych ludzi wyzwolona, no, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale ona była autentyczna. Oni po prostu byli źli, byli wściekli. I teraz, zresztą ja to doświadczam w swojej rodzinie, wśród młodych osób, które dały się uwieść takiej sytuacji, a przecież pochodzą z katolickiej rodziny. Chciałbym się zapytać o... Wielu publicystów mówi w ten sposób, że mamy do czynienia z takim przełomem, jaki miał miejsce w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych w 1968 roku. Czy pan by się podpisał pod takim twierdzeniem, że to, co się wydarzyło w Polsce, to jest właśnie taki przełom, że teraz to tylko już będzie, że tak powiem, pracowało w podobną stronę jak na Zachodzie? Ja myślę, że tutaj nie można tak bezpośrednio przykładać jednej miary do drugiej i u nas to nie do końca przypomina to, co tam się działo. To znaczy jednak pewne procesy laicyzacyjne są u nas opóźnione i można powiedzieć, że one się dzieją jakby niekiedy dosyć szybciej, gwałtowniej, takimi skokami. Że to, co na Zachodzie miało pewną formę procesu,
u nas nagle się pojawia tak skokowo. I nawet ten 68 rok na Zachodzie, zauważmy, ten protest nie był tam wymierzony przeciwko Kościołowi. Raczej przeciwko ówczesnemu społeczeństwu, które zostało oskarżone o to, że jest konsumpcyjne, drobnomieszczańskie i zaatakowane z takich pozycji idealistycznych, lewicowych. Natomiast u nas ewidentnie ten protest miał taki wymiar, można powiedzieć, antykościelny. I po ostatnich wyborach prezydenckich pojawiały się takie głosy komentatorów, że obóz rządzący ma problem z młodzieżą. Ale widać dzisiaj, że większy problem z młodzieżą ma raczej Kościół niż obóz rządzący. I to jest znacznie głębszy problem. I moim zdaniem on odsłania pewien kryzys związany z dotarciem Kościoła do młodzieży ze swoim przekazem. Kryzys związany moim zdaniem z dysfunkcjonalnością dzisiejszego modelu katechezy. Bo ten model katechezy, jaki znamy, pochodzi z lat 90. i on już przestaje przystawać do rzeczywistości. A po drugie należy się zastanowić, czy w takiej formie on w ogóle mógłby być skuteczny, bo pamiętam, że kiedy na początku lat 90. toczyła się dyskusja, czy wprowadzać tą katechezę do szkół, czy nie, i strona lewicowa mówiła, że to nie odpowiada europejskim standardom, to wówczas Kościół mówi, no ale jak to, przecież w Niemczech jest katecheza w szkołach. No ale jest pytanie, czy Niemcom ta katecheza w szkołach coś pomogła? Czy rzeczywiście fakt, że jest katecheza w szkołach w Niemczech, to uratowało Niemców przed sekularyzacją? Czy rzeczywiście ta młodzież otrzymywała w tych szkołach formację religijną? Widać, że jednak nie. Więc kopiowanie tego modelu było w takiej formule zasadne. A dzisiaj ta klęska, no, wydaje się oczywista. Choć z drugiej strony też należy pamiętać, że ta młodzież, która wyszła na ulicę, ona nie jest reprezentatywna dla całej generacji. Bo jeżeli byśmy podliczyli liczbę osób, która brała udział w tych protestach, bądź tej, która popiera te radykalne postulaty, to okazałoby się, że wcale tych radykałów nie jest większość. Poza tym pamiętajmy, że często o czymś udziale w jakiejś akcji decyduje podatność na pewne hasła. I zobaczmy, że z jednej strony prowadzono badania, które mówiły, czy jesteś za aborcją na życzenie, no i większość nagle się okazuje, że wśród młodzieży, że tak. Ale z drugiej strony, jak zadano pytanie, czy jesteś za tym, żeby zabijać, to po prostu powiedziało, że nie. Więc czasami wystarczy inaczej zadać pytanie, a się okazuje, że te głosy się rozkładają zupełnie, zupełnie inaczej. I mi się wydaje, że tutaj mieliśmy do czynienia ze zwycięstwem pewnej narracji, która została narzucona, że kobietom odbiera się prawa, że w związku z tym odbiera się, walczy się z prawami człowieka. Co ciekawe, zrobił to, znaczy ta decyzja została podjęta przez Trybunał Konstytucyjny na podstawie konstytucji uchwalonej przez centrolewicową koalicję w 1997 roku. A jednak gniew nagle obrócił się nie przeciwko Trybunałowi, ale przeciwko Kościołowi i przeciwko obozowi rządzącemu. Chociaż decyzję podjęła najwyższa niezależna władza sądownicza. Ale ta władza dzisiaj jest nawet przez młodych utożsamiana właśnie z tak zwaną dobrą zmianą, która jest już nieco inaczej nazywana przez młode środowiska. Panie redaktorze, ja bym chciał jednak zapytać, jak to jest, że w katolickim dotąd kraju
młodzież. Pan mówi, że to nie jest reprezentatywna do końca młodzież, jednak no, mieliśmy do czynienia w pewnym momencie z 480-tysięcznym tłumem w iluś tam miastach, więc to dość dużo tych ludzi młodych wyszło jednak na ulicę. Jak to jest, że takie masy dają się uwieść, tak jak pan powiedział, jakiejś niewielkiej grupie osób i wchodzą w tą retorykę bardzo agresywną, mało tego, atakują kościoły, biją księży, malują niewybrednymi hasłami mury świątyń. No przecież ci ludzie się znikąd nie wzięli. Ci ludzie są z rodzin, które być może babcie, być może rodzice chodzą do kościoła, być może część z tych osób chodzi na religię jeszcze i nagle okazuje się, że jakaś iskra, jakieś jedno wydarzenie, jakaś skrajna organizacja polityczna ze skrajnymi hasłami jest w stanie tą młodzież po prostu zabrać. To nie jest swoisty fenomen? Znaczy, to są dwie rzeczy. Na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza to, w jaki sposób to się stało, jak to jest możliwe. I tutaj taką podpowiedzią może być treść filmu Social Dilemma, dylemat socjalny, która opowiada o właśnie tym, jak media społecznościowe uzależniają młodzież, zwłaszcza uzależniają od pewnych bodźców zewnętrznych, od oddziaływania na tą stronę afektywną człowieka, co doprowadza do uzależnienia na poziomie uczuć i emocji i powoduje taki pewien stan kontroli nad tą młodzieżą. O niej mówią, byli dyrektorzy i byli programiści Google'a, YouTube'a, Facebooka, Instagrama, tych największych gigantów internetowych, którzy mówią, że sami stworzyli monstrum, które wymknęło się im spod kontroli. To taka historia doktora Frankensteina. I oni się czują teraz winni, współodpowiedzialni za to, że stworzyli mechanizm uzależniania młodzieży. Zresztą, jak sami podkreślają, istnieją tylko dwie branże na świecie, w którym na określenie klienta używa się określenia użytkownik, czyli po angielsku user, i to jest rynek narkotyków i internetu. Więc tyle, jeżeli chodzi o ten mechanizm. Natomiast ten mechanizm może być zastosowany wtedy, kiedy ten przekaz pada na podatny grunt. I widać, że ten podatny grunt jest w Polsce, że jest to suche ściernisko, na które pada iskra i ono w stanie jest się zapalić. I ten podatny grunt, myślę, że polega w dużej mierze na laicyzacji, która ma z jednej strony to źródło w kulturze masowej, w tych zjawiskach kulturowych, jakie obserwujemy, także w prowadzeniu takiej agresywnej wojny kulturowej, w której chrześcijaństwo jest takim jednym z głównych obiektów ataku, a z drugiej strony jednak na słabości chrześcijaństwa, słabości dzisiejszego kościoła, i ta słabość przejawia się na kilku, można powiedzieć, poziomach. Pierwszy to jest chociażby ten poziom katechezy, o którym mówiłem, że często edukacja w szkole religijna kończy się na sakramencie bierzmowania, który powinien być sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, a staje się bardzo często, w cudzysłowie mówiąc, sakramentem pożegnania z Kościołem. I widać, że ta katecheza nie potrafi odpowiedzieć na realne problemy młodych. To znaczy,
ona jakby nie daje sobie rady z problemami, które sprawiają, że młodzież ma wątpliwości religijne, że odchodzi od kościoła, przeżywa kryzys wiary. Oblicza się, że od zerówki do matury przeciętny uczeń ma około 1000 godzin religii w szkole. No jest pytanie, ile wciąż można mówić o Józefie Cieśli, o Abrahamie, a w ogóle nie mówić o gender, in vitro, aborcji, o tych sprawach, które decydują, że ta młodzież zrywa z kościołem. Więc to jest jeden poziom. Drugi poziom to są też różne skandale obyczajowe w kościele, dotyczące na przykład wykorzystywania seksualnego osób nieletnich. I oczywiście jest wiele grup, które też są dotknięte tego typu plagą, jak na przykład środowiska nauczycieli czy trenerów, jakichś wychowawców. Natomiast od kościoła wymaga się więcej niż od innych, tym bardziej, że ma on pewne uroszczenia dotyczące głoszenia nauk o charakterze moralnym. I niestety te problemy z tym, że Kościół nie tylko ma wśród swoich szeregach tego typu duchownych, ale że nie potrafi oczyścić swoich szeregów z takich czarnych owiec, że bardzo często wyjaśnienie tych spraw jest zamiatane pod dywan, jednak powoduje spadek zaufania do Kościoła. Bo oczywiście niezaprzeczalnie jest prowadzona pewna walka z Kościołem i oskarżenia o pedofilię są taką dyżurną bronią, ale nie byłoby tych oskarżeń, gdyby rzeczywiście tego problemu nie było. I ten problem zarówno tego molestowania małoletnich, jak i tuszowania afer pedofilskich istnieje. I to się przyczyniło moim zdaniem w dużej mierze do spadku autorytetu moralnego Kościoła, który jest widoczny zwłaszcza w pokoleniu niepamiętającym Jana Pawła II. To jest pierwsza generacja młodzieży w Polsce, która nie pamięta z własnego doświadczenia Jana Pawła II. Dla nich on jest jakąś postacią historyczną, zamierzchłą, o której słyszeli gdzieś tam z opowiadań rodziców czy dziadków albo oglądali w telewizji, natomiast oni nie czują żadnego związku emocjonalnego z nim i nie pamiętają kościoła, który był prześladowany, który miał trudności, natomiast jedyny kościół, jaki pamiętają, no to jest właśnie kościół uwikłany w różne afery o charakterze obyczajowym. I w końcu jest też taka słabość Kościoła dotycząca funkcjonowania w sferze kultury. Zauważmy, że Kościół przestał być mecenasem kultury, że Kościół jest bardzo mało obecny jako taki partner w dyskusji intelektualnej dzisiaj, że biskupi nie mają swojego zaplecza intelektualnego, że uczelnie katolickie są właściwie takim wielkim niemową tych zmian, które zaszły w Polsce po 1989 roku. I to jest taka słabość Kościoła w sferze kultury, która jest bardzo widoczna. Ta słabość jest też widoczna na poziomie rodzin, jeżeli chodzi o przekaz międzypokoleniowy wiary. Bo widać, że ta młodzież, która wyszła na ulicę, ona nie dostała pewnej podstawowej formacji religijnej w swoich rodzinach. Więc tutaj się ten przekaz gdzieś też musiał urwać. Więc to można powiedzieć, że jest słabość rodziny jako tego kościoła domowego, o którym mówił Jan Paweł II. Więc można powiedzieć, że ten kryzys jest strukturalny i na wielu poziomach, dlatego no, jeżeli... Dużo tych słabości pan wymienił, całe spektrum i tak się zastanawiam, czy po tylu ciosach będzie się można w ogóle podnieść. No, 2000 lat Kościoła pokazuje nam, że radził sobie nie z takimi problemami. Ja mam jeszcze jedno pytanie a propos tych protestów, które
myślę, tak obserwując rzeczywistość społeczną, trochę są za nami, przynajmniej na razie. Państwa zapraszamy do zadawania pytań, wpisywania w komentarze. Ja przynajmniej niektóre z nich postaram się zadać pod koniec rozmowy. Chciałbym się zapytać o termin ogłoszenia tej decyzji. No bo mamy pandemię, mamy trudną sytuację związaną z COVID. No i tutaj trochę to tak wygląda. Nie wiem, jakie jest pańskie zdanie, ale zdanie młodych, w które ja się wsłuchuję bardzo, bardzo mocno, jest takie, że no troszkę władza nas wyprowadziła na tę ulicę w tym czasie. Nie mieliśmy wyjścia. Czy ten termin no nie był nieco niefortunny? To nieco to jest w cudzysłowie. No tylko z drugiej strony można powiedzieć, jaki termin byłby fortunny. Ja nie przypuszczam, że gdyby był jakiś inny termin, to nie skończyłoby się protestami, bo pamiętamy, że z tym, kiedy trafiła do Sejmu ta propozycja, ten projekt obywatelski likwidacji aborcji eugenicznej, no to wtedy mieliśmy do czynienia też na ulicach polskich miast z tymi czarnymi protestami, więc wiadomo było, że takie protesty będą. Więc moim zdaniem, niezależnie od tego, jaki byłby termin, to i tak te protesty by się odbyły. Natomiast tutaj nałożyło się na to jeszcze pewne zmęczenie i pewna frustracja związana z sytuacją pandemiczną, że no, ludzie po prostu mają dość tego reżimu sanitarnego, tych kolejnych obostrzeń, ograniczeń, a z drugiej strony jest świadomość, że tak naprawdę znajdujemy się dopiero na początku tej drugiej fali pandemii, bo specjaliści mówią, że to może potrwać nawet do wiosny, a więc kilka miesięcy. Sytuacja gospodarcza właśnie w całej Europie nie napawa optymizmem. Zapaść ekonomiczna właściwie dotyka w tej chwili wszystkich, widmo tej zapaści wszystkie kraje w Europie, to uderza też w poszczególne rodziny, osoby, więc myślę, że tutaj ta sytuacja związana z pandemią powoduje dodatkowe napięcie i dodatkowo jeszcze podgrzewa atmosferę. To wrócę teraz do tego spektrum argumentów, które pan wypowiedział przed chwilą odnośnie Kościoła, analizując tą sytuację. Ja się tak zastanawiam, bo z jednej strony słaba katecheza, słaba korelacja Kościoła ze sferą publiczną, pewnie język też, który gdzieś tam nie przystoi do współczesnych czasów, ale z drugiej strony sytuacja, w której atakuje się kościoły, atakuje się fizycznie świątynie czy księży, no to nie mieliśmy dotąd takiej sytuacji. No rzeczywiście nie mieliśmy do tej pory takiej sytuacji. Jak się spogląda na taką erupcję gniewu, pewnie nienawiści, pogardy, odmowy jakiejkolwiek dyskusji, to widzimy, jakby tutaj było coś więcej niż to, co się da zawrzeć w takiej zwykłej, chłodnej analizie politologicznej. Ja przypomnę, że ojciec Adam VI radził wszystkim katolikom, żeby w takiej sytuacji poszli tym protestującym, zanieśli herbatę, ale widzieliśmy te obrazy ze Szczecinka, że ksiądz wyszedł właśnie, żeby porozmawiać z 13-letnimi dziewczynkami, właśnie w zamiarach pokojowych, żeby podyskutować. Jakby nie było żadnej chęci dyskusji, natomiast no, były najbardziej ordynarne bluzgi pod jego adresem. Został otoczony, poniżony, wyklinany przez te dzieci.
I to pokazuje, że tego rodzaju zachowań rzeczywiście jeszcze do tej pory nie było. Że dziewczynki, które nigdy by się w normalnych warunkach nie ośmieliły do księdza nawet powiedzieć na ty, proszę księdza, no to teraz nie tylko, że na ty mówiły, no ale po prostu bluzgały pod jego adresem. A takich sytuacji było znacznie więcej. To nie był wyjątek, to nie było coś nadzwyczajnego. Więc rzeczywiście tutaj mieliśmy do czynienia z czymś, czego do tej pory nie było. Do tej pory nie było też szturmów, przynajmniej szturmów kościołów na krakowskim przedmieściu i zorganizowanej obrony, bo nie wiadomo, czym by się to skończyło wszystko. Pewnie moglibyśmy jeszcze dużo przykładów podawać. Bardziej chciałbym się teraz skupić na tej trzeciej części, a mianowicie, no właśnie, niezamierzona, zaplanowana wcześniej akcja modlitewna, różaniec do granic nieba, niezamierzona w tym sensie, że niezamierzona na ten czas, a to nie miała być taka, to nie jest, nie miała być świadoma odpowiedź tu i teraz, tylko po prostu coś, co było zaplanowane właśnie wcześniej. I nagle się okazuje, że kończą się protesty, nagle się kończą, notabene, to też jest bardzo dziwne, tak jakby ktoś przebił balon, a te protesty strajku kobiet, nazwijmy to tak oględnie, i zaczyna się modlitwa. Zaczyna się modlitwa, tak jak powiedziałem, niezaplanowana. 13 tysięcy miejsc, tych, które są zgłoszone, w 13 tysiącach tych miejsc codziennie modlą się ludzie. Ja sam miałem okazję być kilka razy w jednym z kościołów wrocławskich i muszę powiedzieć, że jestem no zdziwiony, bo tych ludzi jest naprawdę bardzo dużo i to są różne pokolenia. To są ludzie w wieku 20 lat, to są ludzie w średnim wieku, no i oczywiście ludzie starsi. O czym to z kolei świadczy? Jak pan by rozumiał całe to wydarzenie w kontekście tego, o czym powiedzieliśmy przed chwilą? Toczy się jakaś duchowa wojna? Ja myślę, że oczywiście to jest wojna duchowa. Ja podam taki charakterystyczny przykład, mianowicie kilkanaście lat temu przesłuchiwałem taśmy z egzorcyzmów Annelise Michel i tam były nagrane te głosy, które takie grube męskie głosy, które wydobywały się z ust tej filigranowej, drobnej dziewczynki Annelise Michel. Głosy podczas egzorcyzmów na żądanie księdza egzorcysty. I w pewnym momencie jeden z tych głosów powiedział, że teraz piekło jest puste, bo nie ma tam żadnego diabła. Na pytanie egzorcysta, ale dlaczego, to głos odpowiedział, bo teraz wszyscy jesteśmy w Bonn, w Bundestagu. I okazało się, że właśnie wtedy uchwalano legalizację aborcji w Niemczech. Jak mówię, ja słyszałem o tym, przesłuchiwałem to kilkanaście lat temu. To jest udokumentowane na zapisach sprzed 44 lat. Więc od razu mi się jakby to skojarzyło z tym, co się dzieje teraz, bo pewnych zjawisk nie da się inaczej jakby wytłumaczyć niż pewną manifestacją fizyczną duchowego zła. I myślę, że toczy się tutaj rzeczywiście wielki bój duchowy. Co ciekawe, w zeszłą środę, kiedy były przewidziane takie wielkie też manifestacje w Warszawie, postanowiłem nie jechać samochodem, żeby nie utknąć zakorkowany gdzieś w centrum miasta, ale pojechałem metrem. I w metrze widziałem, oprócz tej młodzieży, która jechała z różnymi transparentami na protest,
Dostrzegłem też kilka osób, które miały różańce i się modliły na różańcu w metrze. Czego powiem, że nigdy do tej pory nie widziałem w takiej liczbie. Owszem, zdarzało się tam pojedyncze osoby dostrzegać z różańcem, ale nie kilka osób w jednym wagonie, kiedy się jedzie. Więc widać było, że jest taka mobilizacja modlitewna. I ta akcja Różaniec do granic nieba, ona też się wiąże z obroną życia, bo przypomnijmy, że jakby istotą tej akcji modlitewnej jest to, żeby no najlepiej udać się na cmentarz, ale można też w kościele albo w domu modlić się, żeby prosić o przebaczenie wszystkie dzieci, które zostały zabite podczas aborcji w naszych rodzinach, wszystkie pokolenia wstecz, i te znane, i te nieznane, ale nie tylko, żeby prosić je o wybaczenie, ale też, żeby je przyjąć do swoich rodzin i prosić je o modlitwy w naszych intencjach. I to jest ewenement jeszcze w dziejach Kościoła, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, modlitwy skierowanej do dzieci nienarodzonych, archidiecezja poznańska dała im prymatur na taką modlitwę za wstawiennictwem dzieci nienarodzonych właśnie po to, żeby uruchomić tą wielką armię modlitewną tych orędowników po drugiej stronie, dlatego że to jest też ważne, że dzieci, które giną z powodu aborcji chirurgicznej tylko, ocenia się, że jest ponad 50 milionów rocznie na całym świecie, co daje grubo ponad 1,5 miliarda w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat. Jeżeli, tak jak Jan Paweł II pisze w Ewangelium Vitae, one są teraz u Boga, Jan Paweł II zwraca się do matek, które dokonały aborcji, że one mogą prosić te dzieci o przebaczenie, nawiązać z nimi kontakt, odzyskać utracone macierzyństwo, to znaczy, że możemy się do tych dzieci zwracać. Jeżeli tak, to znaczy, że jest olbrzymia potencjalna rzesza, ponad 1,5 miliardowa dusz, które można prosić o modlitwę, ale do których się nikt nie zwraca, bo nawet oni nie są uważani za ludzi, są ignorowani. I to jest też, można powiedzieć, jakaś wielka tajemnica Kościoła, że tak naprawdę Bóg do tej pory nie zechciał nam objawić tego, co się dzieje z dziećmi nienarodzonymi po śmierci. To znaczy Kościół nie daje odpowiedzi na pośmiertny los dzieci nienarodzonych, a zwłaszcza tych, które zostały abortowane. I tutaj nie ma jednoznacznej nauki Kościoła, którą należałoby przyjąć w sposób nieomylny, która by wiązała ludzkie sumienia. Mamy do czynienia z tak zwanymi teologumenami, czyli pewnymi teoriami, hipotezami teologicznymi. Natomiast być może ta tajemnica czeka na odsłonięcie w naszych czasach, właśnie kiedy mamy do czynienia z tą pandemią aborcji. I od jakiegoś czasu we Włoszech działa Stowarzyszenie na rzecz postulacji dzieci nienarodzonych męczenników z intencją otworzenia zbiorowego procesu kanonizacyjnego, właśnie dedykowanego tym dzieciom, które straciły życie w czasie aborcji. I ci teologowie, którzy współpracują z tym stowarzyszeniem, oni wysuwają szereg argumentów teologicznych właśnie na rzecz tego orędownictwa tych niewinnych istot, które znajdują się w tej chwili w Bogu. I szef tego stowarzyszenia mówi wprost, że jego zdaniem te dzieci mają jeszcze do odegrania wielką rolę w ekonomii zbawienia. I w tym kontekście ten różaniec do granic nieba
jest akcją absolutnie wyjątkową w skali świata. To znaczy tego jeszcze nie było. Tak wielkiego szturmu modlitewnego, ale właśnie z zaangażowaniem wstawiennictwa dzieci nienarodzonych, które zginęły w czasie aborcji. Jak mówię, ma to oficjalne imprimatur Kościoła i to się dzieje w kilkunastu tysiącach kościołów w Polsce. I to jest rzeczywiście wielka, olbrzymia siła modlitewna. Trudno się zatem dziwić, że, jak mówią niektórzy, piekło zawyło. Panie redaktorze, a co faktycznie Polacy powiedzieli światu, ogłaszając ten trybunał, ogłaszając ten werdykt, swoją decyzję, co faktycznie my jako państwo, my jako wspólnota powiedzieliśmy światu? Zobaczymy, że na całym świecie jest trend zupełnie inny. To znaczy, że aborcja jest liberalizowana, że jest dopuszczana w coraz późniejszym okresie. Na przykład w stanie Nowy Jork przegłosowano aborcję do 9 miesiąca ciąży. Podobnie jak w stanie Virginia, gdzie też przegłosowano tak zwaną aborcję poporodową, czyli jeżeli dziecko się urodzi i przeżyje aborcję, to musi być zabite po aborcji, już po tak zwanym zabiegu. Widzimy, że aborcja jest wręcz uznawana za prawo człowieka. Jest wpisywana do agend różnych dokumentów ONZ-owskich jako coś oczywistego, nienaruszalnego. I w tym kontekście to, co się dzieje w Polsce, idzie w poprzek, wbrew temu, bo nie dość, że mieliśmy ustawę, która, czy mamy ustawę, która w Europie ze wszystkich najlepiej chroni życie nienarodzonych, to jeszcze poszerzyliśmy zakres tej ochrony prawnej nad dziećmi niepełnosprawnymi, chorymi, ułomnymi. I można powiedzieć, że jest to taki sygnał, że jest możliwe w warunkach demokratycznych zezwalającej na aborcję, na taką, która chroni życie. I jak czytałem komentarze na wielu portalach zagranicznych, to jeżeli chodzi o media katolickie, to właśnie takie głosy się pojawiały, że Polska daje przykład, że ta cywilizacja życia może zwyciężyć cywilizację śmierci. To są te katolickie głosy i ten sygnał z Polski, ta iskra, kolejna może iskra faktycznie wyszła. Zresztą u nas w WTN Polska te głosy staramy się odnotowywać i umieszczać między innymi na naszych mediach społecznościowych. Tam Państwo możecie znaleźć właśnie te różne głosy środowisk pro-liferskich, tych za życiem, które no, gratulują Polakom odwagi. Z drugiej strony, patrząc na to, co się dzieje na świecie, tak się zastanawiam, Stany Zjednoczone, nieznany jest jeszcze ostateczny werdykt demokracji amerykańskiej, ale wszystko wskazuje na to, że tam nie będzie prezydentem człowiek, który chyba najwięcej wykonał przez ostatnie 4 lata, przynajmniej w Ameryce, dla ruchów, czy w ogóle dla życia najmłodszych. Natomiast tak się zastanawiam, czy no co dalej, tak? Świat się pewnie ten cywilizowany, ten zachodni, zacznie teraz pukać do naszych granic. Jaką my możemy dać odpowiedź na to, co najprawdopodobniej przyjdzie ze strony szeroko rozumianego zachodu, elit, tak prawdę mówiąc, zachodnich? Czy my mamy jakąś możliwość obrony? Czy to wahadło, które jakby przesunęło się znowu w trochę bardziej, nazwijmy to, na prawo, czy ono za chwilę nie przesunie się znacznie na lewo?
Takie naciski na Polskę od wielu lat istnieją. Parlament Europejski już ileś rezolucji wydał, które zalecają Polsce legalizację aborcji, ale jeżeli chodzi o te kwestie, to one należą do wewnętrznych spraw danego kraju i tutaj nikt nie jest w stanie nam czegokolwiek narzucić, jeżeli Polacy sami się na to nie zgodzą. I tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z pewną bitwą o świadomość społeczną. I pamiętam, że kilkanaście lat temu któraś z polskich feministek z takim utyskiwaniem zauważyła, że niestety polska lewica, polskie feministki przegrały bitwę o aborcję. Że dla większości Polaków aborcja jest czymś nieakceptowalnym i ta ustawa z 93 roku ma za sobą pewien konsensus społeczny. Tylko, że bitwa o świadomość nie jest wygrana raz na zawsze, dlatego że ona musi być powtarzana w każdym pokoleniu, bo wchodzą nowe generacje, nowe roczniki i tak naprawdę w związku z tym sytuacja się zmienia. I tutaj widzimy, że rzeczywiście wchodzą nowe roczniki, które jak mówię, nie pamiętajmy na Pawła II, są wychowane na mediach społecznościowych, to jest to pierwsze pokolenie smartfona, które czerpie informacje z innych źródeł, z innych kanałów, dla którego autorytetami nie są ludzie ani w TVP, ani w TVN24, tylko ludzie, którzy są bohaterami mediów społecznościowych, na przykład TikToka. Nie ma tych punktów styku z tą młodzieżą, nie ma dostępu do ich świata. I to jest chyba dzisiaj największe wyzwanie, jak dotrzeć z tym, ze swoim przesłaniem do tej właśnie młodzieży. Ale czy z tym przesłaniem może dotrzeć, z przesłaniem o życiu może dotrzeć Kościół w Polsce, który, jak pan powiedział, jest no, pobijany, jest zapędzony w róg, i tam zbiera kolejne ciosy. Przykład mamy i dzisiaj, ten wrocławski przykład związany z kardynałem Gulbinowiczem, to jest kolejny cios, który na pewno zasmuca i rani wielu, nie tylko w diecezji wrocławskiej, ale w całym kościele w Polsce. Kto ma przejąć wobec tego, kto, jeśli nie Kościół, który trochę jest zajęty samym sobą, kto ma przejąć tą rolę tego obrońcy, tego promotora życia? Cofnę się znowu o kilka dni i dodam łyżkę dziegciu, bo kiedy te wszystkie protesty wybuchły, kiedy były tak liczne, tak agresywne, kiedy wszystkie media, właściwie te wrocławskie duże media prywatne, były niczym innym jak instrukcją obsługi tych protestów, łącznie z tym, do którego adwokata zadzwonić w razie zatrzymania przez policję. Ale tak sobie myślę, gdzie były wówczas te wszystkie głosy środowisk pro-liferskich, które dotąd tak cisnęły, prawda, mówiąc kolokwialnie, trybunał czy rządzących o to, żeby właśnie już wydać tą decyzję, ten wyrok. Nagle te środowiska ucichły. One przez kilka dni nie istniały. W wielu miejscach można było tylko przeczytać zdania publicystów, no gdzie wy jesteście, szanowni państwo, którzy do tej pory, prawda, tak biliście się o życie, a w tej chwili po prostu zwyczajnie was nie ma. Moje pytanie jest następujące. Panie redaktorze, kto ma przejąć tą rolę tych środowisk, które powinny się bić o życie, kiedy Kościół jest osłabiony, kiedy mamy sytuację, gdzie liderzy czasami w sytuacjach, w których powinni mocno, jednoznacznie
apelować, chowają głowę w piasek. Ja myślę, że Kościół to nie tylko hierarchia, duchowni, Kościół to także świeccy i zauważ, nawet 5 ostatnich największych akcji ewangelizacyjnych w Polsce odbyło się głównie dzięki osobom świeckim, a nie dzięki hierarchii, która dopiero na pewnym etapie włączyła się w te akcje. Tutaj mówię po pierwsze o Wielkiej Pokucie, po drugie o Różańcu do Granic, po trzecie o Polsce pod Krzyżem i po czwarte o Różańcu do Granic Nieba. Czyli mówię o tych inicjatywach animowanych przez Leszka Dokowicza i Maćka Bodasińskiego. Dochodzi do tego jeszcze ewangelizacja na Stadionie Narodowym, już przez inną ekipę organizowana, ale to pokazuje, że tutaj świeccy ewangelizatorzy mają jakby lepszy zmysł, lepsze rozeznanie sytuacji niż wielu hierarchów, którzy, powiedzmy sobie szczerze, mają małą styczność z realnym życiem młodzieży. I widać, że ci świeccy ewangelizatorzy, oni budują też pewne powiązania sieciowe. Oni działają zupełnie inaczej niż do tej pory Kościół. Właśnie się szybciej przystosowują do tych narzędzi, lepiej używają tych instrumentów, jakie daje ta dzisiejsza technologia medialna. Z tym, że ich jeszcze jest za mało. Ja myślę, że w Polsce jest zbyt mała świadomość wojny kulturowej, jaka dzisiaj się toczy, że wielu katolików, jak im się mówi pewne rzeczy, to otwiera szeroko, a na przykład w Stanach Zjednoczonych jest jakby zupełnie inaczej, że tam wielu wiernych i protestantów i katolików ma świadomość, że toczy się ta wojna kulturowa, która jest tak naprawdę kolejną odsłoną wojny duchowej, wojny o duszę, i że należy się zaangażować w tą wojnę. Nawet jeżeli nie osobiście, to na przykład wspomagając różne inicjatywy duchowe, bądź modlitwą, bądź pieniężnie. I dzięki temu zaangażowaniu tych milionów wiernych, chrześcijaństwo jest nadal żywotne w Stanach Zjednoczonych, czego na przykład nie obserwujemy w Europie Zachodniej, gdzie właściwie katolicyzm w wymiarze społecznym przestał być jakimkolwiek liczącym się podmiotem. No właśnie, czy pora na świeckich w kościele, czy pora na świeckich w kościele w Polsce? Zdaje się, że chyba, nie wiem co pan sądzi, ale mnie się wydaje, że te protesty, które no tak wielu z nas, publicystów, dziennikarzy, też ich zaskoczyły, one chyba się przegrzały w tym momencie, kiedy faktycznie ci ludzie zaczęli atakować kościoły, zaczęli wchodzić do tych kościołów, zaczęli manifestować te swoje gwiazdki w dwóch słowach po prostu przed ołtarzami. I wtedy takie jest moje odczucie, że Polacy tak zrozumieli, że to non possumus, nie możemy się posunąć i może faktycznie to jest taki też zapalnik dla nas katolików, że my się już nie mamy gdzie posuwać i my musimy po prostu się zacząć organizować właśnie w taki sposób, w jaki akcja Różaniec do Granic Nieba, między innymi w taki sposób, w jaki ta akcja nam to pokazuje. Panie redaktorze, jest pytanie, bo nieco się oberwało w naszej rozmowie katechetom, a pytanie jest następujące w tym kontekście. Co pan sądzi o tym, aby zmienić podejście do lekcji religii w szkole? Może w programie nauczania potrzebny jest nacisk na apologetykę?
Znaczy, myślę, że nie oberwało się nie tylko katechetą, co modelowi katechezy, bo ja tak jak katechetom, prawdę mówiąc, współczuję, bo za żadne pieniądze nie chciałbym uczestniczyć w tym, w czym oni uczestniczą. No może to za dużo powiedziane, ale naprawdę wielu z nich jest wysyłanych na pierwszą linię frontu bez amunicji. To, co mi opowiadają niektórzy katecheci, jak są traktowani przez uczniów, no to przypomina jakieś zjawisko fali w wojsku czy w więzieniu, bo trudno to z czymkolwiek innym porównać. I myślę, że rzeczywiście tutaj należałoby ten model przemyśleć, bo dzisiaj właściwie nie mamy do czynienia z przekazywaniem wiary, z formacją duchową sensu stricto, tylko z pewnym religioznawstwem niekiedy i to jeszcze na bardzo nieprzychylnym gruncie. I jest wiele postulatów od ludzi, którzy są katechetami od lat, którzy na ten temat piszą memoriały, teksty, reformy, taki dominikanin ojciec Kosacz albo redaktor Dariusz Kwiecień. No, jest ileś tam osób, które od dawna postulują ten zmianę modelu katechezy, ale to się jakby do tej pory ich apele trafiały w próżnię. Znaczy dominowało takie przekonanie, że no mamy młodzież na religii, mamy młodzież w kościele, więc lepiej nic nie ruszać, bo znaleźliśmy ten złoty środek, jak coś zmienimy, to jeszcze zepsujemy. No ale widać dzisiaj, że to się zepsuło, tak czy siak. I coś z tym trzeba zrobić. A jak mówię, jest spora grupa osób, które są praktykami, bo wiele lat uczyli w szkołach katechezy, mają na ten temat przemyślenia, mają pomysły, jak to zreformować. Może teraz nadszedł czas, żeby tutaj jest dopowiedź do tego pytania, właśnie może nacisk na apologetykę. Młodzież niewiele wie o swojej wierze, a gdy słyszą jakiś zarzut, to nie potrafią tego bronić, tak? Nie potrafią swojej wiary bronić. Co pan sądzi o tym kierunku? Czy katecheza powinna podążać w stronę apologetyki? Uważam, że zdecydowanie tak. I należałoby, jeżeli miałbym coś podpowiedzieć, sporządzić takie duże, pogłębione badania socjologiczne, na podstawie których można by było sporządzić cały katalog, całą listę problemów, które sprawiają, że młodzież odchodzi od kościoła, że ma kryzysy wiary. I pewnie byłyby to problemy i historyczne, jakaś inkwizycja, i dogmatyczne, dlaczego wierzymy w to, a nie tamto, i obyczajowe, dotyczące grzechów kleru, i moralne, dotyczące nauki moralnej Kościoła w sprawie chociażby współżycia przed ślubem, i bioetyczne, dotyczące eutanazji czy aborcji. I należałoby sporządzić cały taki długi katalog wszystkich tych problemów, żeby stworzyć taką mapę i potem postarać się na każdy z tych problemów odpowiedzieć, ale za pomocą różnych narzędzi o różnym stopniu skomplikowania, ale zawsze merytorycznych, komunikatywnych, przekonujących, dostosowanych do wrażliwości mentalności współczesnego nastolatka. Bo co z tego, że my mamy
wspaniałe merytoryczne odpowiedzi. Jak po pierwsze, one są na takim poziomie komplikacji, abstrakcji, złożoności, że trudno dotrzeć z tym do dziecka, a po drugie nie ma jak do niego dotrzeć, bo nie ma tego punktu stycznego. Więc tutaj należałoby właśnie te odpowiedzi nie tylko przemyśleć, ale ubrać je w taką formę, żeby mogły dotrzeć do tej młodzieży w formie różnych komunikatów. I później można by było nawet ten instrument apologetyczny także wykorzystać właśnie w internecie, żeby wchodzić do tych baniek medialnych, w których ta młodzież przez media społecznościowe siedzi i rozbijać te bańki. No i jeszcze jedna rzecz. No, duszpasterstwo. I moim zdaniem to też był taki jakby zapalnik, taka iskra, że przecież ta młodzież, zauważmy, że od marca nie miała często realnego kontaktu ze swoją parafią. Przez ten czas w ogóle nie było pielgrzymek, rekolekcji, często mszy, bo były ograniczenia w kościołach, jeżeli chodzi o liczbę wiernych. I oni tak naprawdę zostali w dużej mierze oderwani prawie na pół roku od życia kościoła. Nasz czas nieubłaganie dobiega końca, chociaż ja to jedno pytanie muszę zadać, które mi się tutaj wyświetliło, mianowicie, czy uważa pan, że to pokolenie, ta młodzież, która wyszła protestować, czy to jest pokolenie stracone dla Kościoła? Nie, no nie ma nigdy ani pokolenia straconego, ani człowieka straconego. Ja może podam taki przykład, że pod koniec XVIII wieku właściwie polskie elity były niewierzące w dużej mierze. Przecież niewierzący księża to był standard wtedy w większych miastach. Prymas polski Gabriel Podowski, kiedy przechodziła procesja Bożego Ciała ulicami Warszawy, to ją witał z balkonów w towarzystwie swojej kochanki i pani lekkiej konduity. I wydawało się wtedy, że jest kompletny rozkład moralny duchowieństwa wyższego i tego średniego. Elity zlaicyzowane, większość w masonerii, począwszy od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, i wiara przetrwała w chłopstwie wtedy. I wydawało się, że koniec katolicyzmu. No i jednak się odrodziło. Pod koniec XVIII wieku, z kolei jak się poczyta wspomnienia czy pamiętniki ówczesnych studentów, na przykład Stanisław Grabski, jeden z liderów endecji, pisał pod koniec XIX wieku, że u niego w klasie wszyscy byli niewierzący. I właśnie na studiach też nie spotkał ani jednej osoby wierzącej. Pisał, no, że sprawy religii są już czymś, co myśmy dawno przezwyciężyli, już do tego nie ma powrotu. No i okazało się, że polskie elity się zmieniły. Mało tego, te elity endeckie, które były przecież antyklerykalne, ateistyczne, też się ochrzciły, więc to nie pokolenia stracone i że dzieje biegną w jednym kierunku, takiej nieuchronnej sekularyzacji. Więc ja myślę, że tutaj nie ma żadnego straconego pokolenia. Nie ma straconego pokolenia, mówi redaktor Grzegorz Górny, i to, co mi bardzo utkwiło z naszej rozmowy, to to, że mamy 1,5 miliarda orędowników w niebie, wielką armię, która na pewno też widzi, co się dzieje w Polsce, jak duchowa walka toczy się już chyba nawet na naszych ulicach. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Górny, dziennikarz, publicysta, autor książek, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Thank you.